Dobra, chyba jesteśmy. A więc dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Battle. I wpierw dół, góra, dół, góra. Więc tak, ostatnio pokonaliśmy fakerów Emerla. I już dalej nie pamiętam, co się działo, więc mamy iść do Knucklesa, jeśli dobrze pamiętam. Holy Summit, czyli Green Hill Zone. O, tu jest coś jeszcze fajnego. O, dobra, ważne. Plains. A tu co jest? Woods. Tam co jest? Jeszcze inne gminy. Jezus Maria, ile tutaj rzeczy. Dobra, najpierw chodźmy tu. Hej, tu jest kolejny robot! Sonic, to kolejny robot, to jeden z robotów Eggmana. Hej, wygląda jak Gamma. Gamma to jest robot Sonic Adventure DX i to jest praktycznie jedyne po prostu wspomnienie o nim. Poza Sonic Adventure DX. Hej, dawno się nie widzieliśmy, Gamma. Uh-oh. Cel namierzony. Tryb. Łapania włączony. Okej, więc teraz musimy wpierdzielić Gammie. I to jest bardzo dobre, bo jest nas trzech na jednego. Więc musimy, więc zrobimy mu słony wpierdziel. I no właśnie, kiedy Gamma umiera, on wybucha, więc kiedy go zabijecie, znaczy zniszczycie w sumie, to nie radziłbym zbytnio obok niego stać. Bo w większości przypadków właśnie innych zabijam. Nie pamiętam, jaki jest jego specjalny ruch. Absolutnie. Ale poleciał. Emerald tutaj sobie nieźle daje radę, przyznam. Oj. No właśnie, to jest złe, że oni, że ci przeciwnicy kiedyś się po prostu uczą, że ja używam cały czas spindasza. Więc to nie jest dobre. Dobra, więc nauczył się Emerl gardy, w sensie, że obrony, zablokowania ataku, uderzenia Tailsa jakiegoś i coś gamy pewnie. Okej, okay, jakiegoś drillowania. Dobra. O ile się zwiększyły? O jeden. Ale fajnie. Niemożliwe do funkcjonowania. Autosprawdzanie rozpoczęte. Naprawa zainicjowana. Emerl Tails, nie spuszczajcie swojej obrony, gardy, whatever. On wraca. No po prostu się naprawi. Dobra. Więc teraz musimy go 10 razy. Nie, więc. Ta gra ma właśnie takie trochę... Głupie mogę trochę nawet powiedzieć. Jak to się nazywa? Przedłużanie, właśnie. No i jeszcze te 5 zabić rozumiem, ale no te 10, no już po prostu no okej, okay, no fajnie, no wrócił, no i musimy go znowu pokonać 10 razy tym razem.
Już nie mogli po prostu zrobić tak, że on się na serio leczy podczas walki, albo ma po prostu więcej tych zabić niż więcej do zabicia niż my. I po prostu tak jakoś to zrobić. A nie, że od razu musimy z 5 nagle 10 razy musimy go znowu pokonać. I mean, po prostu on się tylko naprawił, więc dlaczego zajmuje tym razem więcej jego zniszczenie niż wcześniej? Ja się ponaprawiam trochę sam. On idzie! Oni się tam nim zajmą. Ja sobie tu postoję. Cały mel. Kurde, zapomniałem, że to był jest mój najmocniejszy atak. Ha, wreszcie. No serio, ten trik mi rzadko wychodzi. O. To jest to, co cały czas umiera. Przynajmniej nie była Sonic, help me! A w ogóle w tej grze jest chaos, więc... To jeszcze nie wiadomo, jak z tym będzie. To wiem, może jednak będzie Sonic, help me! Ale tak nawiązuje do Sonic Forces, jakby ktoś nie wiedział. Jak ja nienawidzę Chrisa po prostu. To jest najgorsza postać z serii. Nawet gorsza niż... Co jest taką najgorszą postać? No Big Dekad, no. Wszyscy uważają Biga za najgorszą postać w serii, a tu muszę powiedzieć bez żadnego żartu, że Big to na serii jest jedna z moich postaci w top 10 najlepszych, moich ulubionych postaci z Sonika. Nice! No to go pokonaliśmy. Mam nadzieję, że już. No kompletnie. Chyba nauczyliśmy go kopniaka. Więc, no, Tails to jest. Jak dla fandomu. Tails to jest jedna z najlepszych postaci, a Big to jest jedna z najgorszych, u mnie jest na odwrót. Nienawidzę Tailsa. Dobra, ucz się tam jakiś pierdół. I zwiększono jeden, nie no, świetnie. Dobra. O, to wystraszyło mnie. O, to wystraszyło mnie. To jest Tails. Tak sądzę, że to nie był Gamma. Ciekawi mnie, dlaczego chciał nas zaatakować. Tails! Obmyślaliście ten plan, dlaczego Emerald jest taki ważny dla Eggmana i dla Shadowa i Rouge. I teraz się głupio pytasz, dlaczego robot Eggmana nas atakuje. Czy ty myślisz? Dowiemy się tego tak szybko, aż dostaniemy w nasze ręce Eggmana. Chodźmy do domu Knucklesa teraz. Nie wiemy, kiedy zostaniemy zaatakowani znowu. Więc... Musimy cię nauczyć silniejszej techniki na przycisk R. Może to być dobrym pomysłem, by trenować w ruinach. Poczekaj na mnie, Sonic! O, teraz możemy używać gammy. I jeśli... ML?
HTML, halo? Okej. Okay. Fatal error. Error 404. Dobra, Knuckles. Hej, Knuckles! Gdzie jesteś? Musimy pożyczyć twój szmaragd chaosu. Ten robot. To ten, który obrabował jubilerów w mieście. Hej, hej, hej! Uspokój się na chwilę, Knuckles. Ten robot jest napędzany szmaragdami chaosu. Zamknij się! Rozwalę tą kupę złomu. Nauczyć jej pewnej lekcji. Zdecydowanie u Lady Rose Knuckles mi bardziej wychodzi. Jak nie śmieję się z jakichś dialogów. Oh boy. O stary. Teraz już nic nie powstrzyma Knucklesa, kiedy się tak napali. Dobra, posłuchaj, Emer. Ten typ nie posłucha nikogo, kto jest słabszy niż on. Więc jeśli chcemy do niego pogadać o szmaragdach chaosu, musisz złoić mu skórę, kurde, no co się będę pierdzielił z takim słownictwem, no musisz złoić mu skórę. Nie martw się, ma może i dużo mocy, ale jego ruchy są łatwe do odczytania. Patrz na po prostu otwarcie i wtedy użyj ataków combo. Ale poczekaj chwilę. Czy chcesz zmienić jakikolwiek z twoich typów ataku? Ciśnij R, jeśli chcesz. Co tak czekacie? Dawajcie. Ale ja chcę zmienić atak! Ale ja chciałem zmienić atak! Przecież ja go nigdy tak nie pokonam! Okej, to jest... Oh my god, pokonałem Knucklesa! Jak tam... Oh my god, łoję skórę Knucklesowi takimi słabymi... Au... takimi słabymi atakami. Yeah. Mam przesrane! Jak on nawet we mnie nie trafia, to nie jestem zbytnio zmartwiony moją tupowatością. Dobra, ale na razie mam przewagę. Chociaż mam do dupy ataki, to mam przewagę. Nice. Nie w tą stronę! Idzie mi dobrze. Te dupowate ataki dadzą radę. Ja walczę z Knucklesem. I te ataki, które teraz robię, jakoś działają na niego. Oh my god. Au. To nie było fajne. Tak, co ty robisz? Przecież mnie nawet na ramię już nie było. Teraz mi złoi skórę. Proszę. I ty cholera. Dobra. Jeszcze jeden raz. Mam trzy przewagi.
Uwielbiam to, że Emmerich cały czas używa głosu Ryana Drummonda, kiedy używa swoich ataków, które są zapożyczone od Sonika. Nice! Udało mi się. What the fuck? Nauczyłem się ataków na kryce. O, jeden, ale fajnie. Jego ruchy są bardzo podobne do Sonika. Jak to możliwe? No dalej! Czy to wszystko, co na co cię stać? No ja na serio chcę zmienić moje ataki. I teraz 10 muszę razy go pokonać, co nie? Oczywiście! Teraz mi złoi skórę. Ja chcę zmienić moje ataki. Ja nawet nie mam co nawet próbować z ustawianiem tych ataków, co będzie inaczej. Bo te wszystkie ataki są do dupy. Ja na nich nic nie mam. To jest właśnie problem. Ale... Ała. Ała. Zabił! Sorry, Kat! Zachowuje się jak Tails, ale to nie jest serio, help me! To działa. Sonic, help me! Damn it. On to wygra. Teraz już wygra, to już po prostu, no. On nie robi jak chce. A, to była rozgrzewka, tak? Oj, kurde, to muszę wyciąć. Jest szansa, że jak będę to robił cały czas, to wygram. Więc na to chyba ma szansę. Jezu, jego healing jest do dupy. Nie tak! Emeryl, co ty wyprawiasz? Rób tak cały czas, Emeryl. Błagam cię. Ten odcinek będzie bardzo długi. Nie, kurde! Nie! 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 Jak mogłem to skrzanić? Dobra. Przy następnym. Nice! Dobra. Okej. Okay. No, spoko. Spędzi mnie nos. I chciałbym tu powtórzyć od razu.
skoro no trochę mi to zajmie jeszcze. Bo Sonic jest taką najbardziej tutaj oglądaną grą, więc to muszę powtórzyć, bo mówiłem o tym w Dog's Life. A więc co do tych serii, które dostały po prostu usunięcie filmów i tak dalej, na przykład Shadow, do tych serii będzie prawdopodobnie V2. Nie będę tego robił. Do tych serii, które miały mało odcinków, usuniętych na przykład Ratchet i Sonic Battle, mogę po prostu je dograć kiedyś tam. Natomiast do serii, które kompletnie zostały usunięte, jak prawie Shadow i no, te, które miały dużo już odcinków wcześniej, czyli Spyro i Rayman i Dog's Life, będzie kiedyś, będzie z tego, a i oczywiście Sonic Mania, która została cało usunięta dosłownie, będzie z nich V2. Już zapowiadałem, jak robiłem i Manię i Shadowa, że będę robił V2 z tych serii. Więc kiedy dostanę PS4, będą z niej dwie serie. Jedna główna, którą będzie oczywiście Sonic Forces, i jedna poboczna, którą będzie właśnie Sonic Mania V2. I będę tak przechodził wszystkie trzy historie, czyli Sonic, Tails i Knuckles. I dodatkowo też, jak już mówiłem, przy Shadowle będę robił z najlepszej wersji Shadowa, która też jest najbardziej podatna na mody, czyli Xboxowa. Xboxa jeszcze nie mam, ale właśnie planuję kupić za niedługo, więc z tego będzie właśnie V2 Shadowa. I w zasadzie tyle, no właśnie mówię. No. Do tych, co miały mało odcinków, to może dogram, jak na przykład to Ratchet, Tales of Destruction. Te, które kompletnie zostały usunięte, będzie V2 po prostu z nich, i te, których po prostu dużo odcinków zostało usunięte, też prawdopodobnie będzie V2, ale to nie będzie moim priorytetem. I oczywiście, kiedy będę robił V2 z Shadowa, to nie będzie już główna seria, a seria po prostu poboczna. I nie będzie to kolidowało z czymkolwiek tam będę sobie wtedy robił, czyli albo prawdopodobnie Sonic Forces, albo dalej Sonic Battle, albo już Sonic Advance 3. Już nie jestem pewien, bo w sumie to będzie za jakieś 2-3 miesiące, więc no. Dobra, o jeden znowu, dobra. Ja przegrałem. Okej. Pożyczymy ten szmaragd chaosu teraz. No dobra, dobra. Zaczekajcie na zewnątrz, kiedy ja pójdę po niego. Będzie gotowy na was, kiedy przyjdziecie znowu tutaj. Zanim to zrobię, wolę jednak nie mogę, okej. Jumplera mam do dupy. Też nie. Ale garda mi nie jest potrzebna zbytnio. Tak, first attack. Okej. Okay. Może jednak. Nie no, wszystko jest lepsze. Third attack. Plus to jest nie heavy attack. A to jest Sonika. Upper attack. To jest też Sonika. Power to jest szybkość. To jest... Cholera. Nie no, dalej będę używał Sonika. Dash attack też nie mogę. Attack nie mam żadnego. Aim attack też nie mam żadnego. Grand, cokolwiek to jest, Starshot, Grand Power, Air Power, Grand Trap, Air Trap, Others, Fight Pulse, Attack, wręcz nie mam nic! Nawet kolorku sobie nie mogę pierdyknąć żadnego. Dobra, ale to chyba tyle, co mogę. Dobra, więc... Na kusa,
Widzisz? Mówiłem ci. A nie mówiłem? O, może tak. A nie mówiłem? Czemu nigdy mnie nie słuchasz? Co to jest, Sonic? Też nie wiem? Nie oszukasz mnie, Sonic! Szczerze mówiąc, Knuckles... Niezbyt wiemy. Wiemy tylko, że jest napędzany szmaragdami chaosu. I naprawdę ten głos jest strasznie wyrywający, nawet jak na mnie. I Eggman go chce. Jezu. Nawet nie wspominając o Shadowlay Rouge. Jeśli Eggman i... ta złodziejska nietoperzyca... są w tym... Tak sądzę, można tak to przetłumaczyć. Coś naprawdę... przebiegłego musi się dziać. A więc... dzięki za pożyczenie nam swojego szmaragdu chaosu. Skille ML-a poprawiają się z szmaragdami chaosu. Tak, jak sobie mówicie. Włóżmy szmaragd chaosu w ciebie, ML. Ale ładny to szmaragd. Bardzo mi się podoba sprite szmaragdu chaosu z serii Advance i... a właśnie z Sonic Battle. I aż 10 tam się podniosło. Wow. Dzięki ci, Sonic. ML przemówił! Jego mowa i moc polepszą się z każdym szmaragdem chaosu, jaki im udamy. Sonic, metal, walka. ML, ty... I skończyliśmy Sonic Battle! Skończyliśmy historię Sonica, dokładniej mówiąc. Jest tych historii trochę dużo, więc... I to nie jest dokładnie tak, że każda historia po prostu z każdego punktu widzenia jest pokazywana. Jest to po prostu kontynuacja historii, więc po prostu skończymy historię Sonica i rozpoczniemy historię Tailsa bodajże. I to będzie kontynuacja tej historii, więc... Tak, zobaczymy się po prostu w historii Tailsa już. Bo to jest tyle z Sonic Battle. Więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Control!